Dzień dobry, nazywam się Eliza Winek i jestem doktorantką wykonującą pracę w Zakładzie Embryologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas dzisiejszego wykładu chciałabym opowiedzieć Wam trochę o bliźniętach. Dowiecie się, jak dochodzi do powstania bliźniąt, jakie czynniki sprzyjają występowaniu ciąży bliźniaczej oraz posłuchacie o kilku rzadkich i niezwykle zaskakujących przypadkach bliźniąt. Zatem zaczynajmy. Zacznijmy może od zdefiniowania, kiedy mówimy w ogóle o występowaniu ciąży bliźniaczej. Ciąża bliźniacza to ciąża, w czasie której w macicy jednocześnie rozwijają się dwa płody. Szacuje się, że do urodzenia bliźniąt dochodzi średnio raz na 80 urodzeń. Wśród bliźniąt wyróżniamy bliźnięta dwujajowe, czyli inaczej dizygotyczne, oraz bliźnięta jednojajowe, czyli monozygotyczne. Bliźnięta dwujajowe powstają poprzez zapłodnienie dwóch komórek jajowych przez dwa plemniki. W efekcie od początku rozwoju praktycznie mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi zarodkami, które rozwijają się niezależnie od siebie. Bliźnięta dwujajowe mogą być tej samej lub różnej płci, czyli mogą to być dwie dziewczynki, dwóch chłopców lub dziewczynka i chłopiec. Bliźnięta dwujajowe mają średnio około 50% wspólnego materiału genetycznego, czyli mniej więcej tyle, ile posiada zwyczajne rodzeństwo. I tak jak w przypadku rodzeństwa, bliźnięta dwujajowe nie muszą być stale do siebie podobne. Do powstania takich bliźniąt dochodzi znacznie częściej niż do powstania bliźniąt jednojajowych. Z kolei bliźnięta jednojajowe powstają poprzez zapłodnienie jednej komórki jajowej przez jeden plemnik. Następnie w którymś momencie w rozwoju tego zarodka ulega on podziałowi na dwa odrębne. Ponieważ takie bliźnięta powstają z podziału jednego zarodka, są zawsze tej samej płci. I uważa się powszechnie, że takie bliźnięta mają około 100% materiału genetycznego, takiego samego. Zacznijmy naszą opowieść właśnie od bliźniąt jednojajowych. Jak to się dzieje, że z jednej zapłodnionej komórki powstają dwa odrębne zarodki? I czy to, że bliźnięta jednojajowe mają taki sam materiał genetyczny, oznacza, że są one identyczne? Od tego, w którym momencie rozwoju dojdzie do podziału zarodka na dwa odrębne, zależy dalszy rozwój płodów w macicy. Jeżeli do podziału zarodka na dwa oddzielne dojdzie na wczesnym etapie rozwoju, wówczas prawie od początku mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi zarodkami. Skutkuje to tym, że każde z bliźniąt ma swój własny pokój, w którym żyje, czyli owodnie, i własną spiżarnię, czyli kosmówkę. Taki rozwój bliźniąt stanowi najmniejsze ryzyko zarówno dla matki, jak i dla dzieci wśród wszystkich pozostałych możliwości rozwoju bliźniąt jednojajowych, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Jeżeli natomiast do podziału doszło na trochę późniejszym etapie, czyli około 5 do 7 dnia rozwoju, wówczas bliźnięta mają dwie oddzielne owodnie, czyli dwa oddzielne pokoje, natomiast posiadają jedną kosmówkę, którą się porównuje do spiżarni. A pewnie każdy z Was miał okazję współdzielić lodówkę z domownikami, zatem wie, że zdarza się, że ktoś nam coś podje, na co mieliśmy akurat ochotę. Zatem nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja, pomimo wszystko jesteśmy w stanie razem żyć. Dlatego taka ciąża jest jeszcze umiarkowanie bezpieczna dla zarówno matki, jak i płodów. Natomiast jeżeli do podziału zarodka doszło już po zanieczyszczeniu zarodka w macicy, wówczas takie bliźnięta mają zarówno wspólną owodnię, jak i wspólną kosmówkę. Ta ciąża stanowi największe ryzyko dla matki i płodów i może prowadzić do tego, że jedno z bliźniąt będzie podbierało pożywienie drugiemu, co będzie skutkowało gorszym rozwojem jednego z nich. Pewnie większość z Was słyszała także o bliźniętach syjamskich, czyli takich, które mają uspólnione pewne organy. Jest to stan patologiczny, do którego może dojść, gdy do podziału zarodka dojdzie zbyt późno, czyli powyżej 12 dnia rozwoju. Im później nastąpi ten podział, tym więcej organów wspólnych będą miały bliźnięta.
Ale co właściwie sprawia, że zarodek w pewnym momencie rozwoju postanawia się podzielić? I od czego zależy właśnie ten moment w rozwoju, do którego do tego dojdzie? Prawda jest taka, że nie wiemy. Jeszcze do niedawna sądzono, że podział zarodka ma charakter czysto losowy. Według najnowszych teorii podział zarodka może być wynikiem mutacji lub być związany z zaburzeniem samego formowania zarodka, na przykład z formowaniem osłonki przejrzystej, która otacza zarodek i stanowi pewien rodzaj ochrony zarodka. Widzicie, że bliźnięta jednojajowe posiadają około 100% wspólnego materiału genetycznego. Czy to jednak oznacza, że jeżeli jeden z bliźniaków popełniłby zbrodnię, to nie bylibyśmy w stanie rozpoznać, który? Czy to znaczy, że jesteśmy skazani na porażkę i musimy po prostu uznać, że bliźnięta są idealnymi kryminalistami? Po pierwsze, wbrew powszechnej opinii, bliźnięta jednojajowe nie są identyczne. Różnią się na przykład odciskami palców. Linie papilarne zaczynają się rozwijać w trzecim miesiącu rozwoju płodu, czyli na pewno już po podziale zarodka, a w szóstym miesiącu rozwoju są już w pełni ukształtowane. DNA jest odpowiedzialne za powstawanie ogólnego wzoru odcisków palców, ale poszczególne grzbiety, poszczególne linie papilarne są zależne od środowiska życia, od tego, co płód dotyka w macicy, jego pozycji wewnątrz macicy, czy nawet przepływu płynu owodniowego dookoła niego. To sprawia, że nawet bliźnięta jednojajowe, nawet te, które rozwijają się w jednej owodni, spółdzielą kosmówkę, posiadają różne linie papilarne. Ponoć większość bliźniąt jednojajowych nie może odblokować nawzajem swoich telefonów za pomocą linii papilarnych. Ponadto wykazano, że choć bliźnięta posiadają prawie identyczne DNA, to różnią się aktywnością poszczególnych genów. Takie czynniki jak ilość otrzymanego pożywienia czy umiejscowienie danego zarodka w macicy wpływają na różny sposób odczytywania genów, między innymi poprzez dodawanie specjalnych znaczników, które albo umożliwiają odczytanie informacji genetycznej i tym samym umożliwiają powstanie dużej ilości danego białka, albo wręcz przeciwnie, powodują zamknięcie struktury chromatyny i tym samym uniemożliwiają odczytanie danego genu i sprawiają, że białko powstaje w małej ilości. Udowodniono, że takie zmiany w ekspresji genów mogą odpowiadać za zwiększoną zapadalność na niektóre choroby, m.in. schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową u jednego z bliźniąt. Udowodniono także, że bliźnięta różnią się niewielką liczbą zmian w samym już DNA powodowanymi mutacjami punktowymi, które zaszły już po podziale danego zarodka na dwa. Dzięki rozwojowi technik genetyki molekularnej możemy teraz wykryć nawet te najmniejsze różnice między zarodkami, zatem żaden bliźniak kryminalista już nie wywinie się sprawiedliwością. Istnieją jednak bliźnięta, które charakteryzują się pewnym niezwykłym podobieństwem. To, że Lucas i Louis przedstawieni na fotografii są bliźniętami jednojajowymi, to nie muszę mówić, ale ich niezwykłe podobieństwo wynika z czegoś więcej. Ponieważ oni nie są identyczni, a są bliźniętami lustrzanymi. Bliźnięta lustrzane to bliźnięta jednojajowe, które są swoim lustrzanym odbiciem. Oznacza to, że na przykład gdy jeden z bliźniaków ma znamie na prawym barku, drugi ma na lewym. Gdy jeden jest praworęczny, drugi jest zwykle leworęczny. Czasami bliźnięta posiadają także stan, który w polskiej nomenklaturze nazywany jest odwróceniem trzewi. I polega on zwykle na tym, że mało ważne organy, takie jak na przykład śledziona, znajdują się po drugiej stronie ciała. Ale w rzadszych przypadkach jeden z bliźniąt ma ważniejsze organy po przeciwnej stronie ciała, takie jak na przykład wątroba czy serce. Bliźnięta lustrzane mają także odbity kształt małżowiny usznej w stosunku do drugiego brata bliźniaka,
Czy na przykład dochodzi do wyrzynania się zębów po przeciwnej stronie niż u jego brata? Naukowcy udowodnili, że bliźnięta lustrzane posiadają często także inne dominujące półkule mózgu, co na przykład może się przejawiać tym, że jeden bliźniak będzie posiadał zdolności analityczne, a drugi będzie bardziej uzdolniony artystycznie, czy będzie miał bardziej rozwinięte myślenie przestrzenne. Odciski palców, choć nie są identyczne u bliźniąt lustrzanych, są bardzo zbliżone do siebie. Mogą być też swoim lustrzanym odbiciem. Co ciekawe, bliźnięta lustrzane nie występują tak rzadko. Mniej więcej 25% bliźniąt jednojajowych można by nazwać bliźniętami lustrzanymi. Powstają, gdy zarodek decyduje podzielić się na dwa stosunkowo późno, czyli od 8 do 12 dnia, czyli już po implantacji jego w macicy. Zostawmy teraz może bliźnięta jednojajowe i porozmawiajmy o bliźniętach dwujajowych, które są nie mniej interesujące. Bliźnięta dwujajowe powstają poprzez zapłodnienie dwóch komórek jajowych przez dwa osobne plemniki. Zatem od początku rozwoju są odrębnymi zarodkami, co skutkuje tym, że zawsze płody posiadają dwie owodnie i dwie kosmówki, czyli zawsze mają najbardziej komfortowe warunki. W przeciwieństwie do bliźniąt jednojajowych, których częstość urodzeń na świecie jest względnie stała i wynosi około 4 urodzeń bliźniąt jednojajowych na 1000 wszystkich urodzeń, częstość występowania bliźniąt dwujajowych zależy od wielu czynników. Po pierwsze, wiadomo, że prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt dwujajowych jest zależne od kraju pochodzenia matki. Afryka wśród wszystkich pozostałych kontynentów posiada największy odsetek bliźniąt dwujajowych. Najwięcej bliźniąt na świecie rodzi się w Nigerii, gdzie przypada około 50 urodzeń bliźniąt, par bliźniąt, na 1000 porodów. Dla porównania, w Polsce współczynnik ten jest o połowę mniejszy i według danych GUS w 2019 roku współczynnik ten wyniósł 26 urodzeń par bliźniąt do 1000 urodzeń. Najmniej bliźniąt dwujajowych przychodzi na świat w krajach azjatyckich, takich jak Japonia czy Korea. Naukowcy już od dawna szukają czynnika, który powodowałby, że to właśnie w Nigerii rodzi się najwięcej bliźniąt dwujajowych na świecie. I panuje pewne przekonanie, że wpływa na to powszechne spożywanie ziemniaka yam, które posiada fitoestrogeny, w tym diosganinę, która jest prekursorem kilku hormonów, w tym progesteronu. Jednak naukowcom jak na razie nie udało się jednoznacznie potwierdzić tej teorii. Wiadomo za to, że na prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt dwujajowych wpływa przynależność rasowa matki. Kobiety rasy czarnej znacznie częściej rodzą bliźnięta, na drugim miejscu znajdują się kobiety rasy białej, a najrzadziej bliźnięta przychodzą na świat u kobiet rasy żółtej. Co więcej, udowodniono, że istnieje pewne dziedziczne predyspozycje do występowania bliźniąt dwujajowych. Szacuje się, że kobieta, której matka lub babcia posiadała bliźnięta, ma dwukrotnie większe prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt niż u kobiet, w której rodzinie nie występowały bliźnięta. Naukowcy nadal szukają genów, które odpowiedzialne byłyby za zwiększone prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt. I zauważono, że u kobiet, w których w rodzinie występowały bliźnięta, występuje podwyższony poziom hormonu FSH. Hormon ten jest wydzielany przez przysadkę mózgową i wpływa na jajniki, stymulując powstawanie pęcherzyków jajnikowych, które zawierają przyszłe komórki jajowe. Mówi się, że u kobiet posiadających zwiększony poziom tego hormonu może dojść do powstania większej liczby komórek jajowych, a następnie do większej liczby owulacji komórek jajowych, co sprzyja oczywiście ciąży mnogiej. Choć dotychczas udowodniono, że dziedziczna predyspozycja do występowania bliźniąt dwujajowych zachodzi w linii matczynej, nie można wykluczyć, że taka zależność występuje także w linii ojcowskiej. Zauważono, że ojcowie bliźniąt dwujajowych posiadają lepszą jakość nasienia, czyli m.in. lepszy odsetek plemników o prawidłowej budowie i większej ruchliwości,
co sprzyjać może temu, że jeżeli dojdzie do uwolnienia dwóch komórek jajowych, to plemniki ojca zapłodnią obie te komórki. Nie od dziś wiadomo także, że na występowanie bliźniąt dwujajowych ma wpływ wiek matki. Kobiety powyżej 35 roku życia mają większą szansę na ciążę bliźniaczą dwujajową w porównaniu do swoich młodszych koleżanek. Co więcej, prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt wzrasta bardziej, jeżeli kobieta urodziła więcej niż trójkę dzieci. Ten wpływ wieku matki na występowanie bliźniąt dwujajowych w dużej mierze wynika z tego, że kobiety powyżej 35 roku życia częściej korzystają z technik wspomaganego rozrodu, a stymulacja owulacji, czyli uwolnienia komórek jajowych, jest częścią procedur w klinikach in vitro. W czasie przyjmowania preparatów stymulujących owulację jest większa szansa do uwolnienia i zapłodnienia większej liczby komórek jajowych. Udowodniono także, że transfer więcej niż jednego zarodka na raz zwiększa szansę na występowanie ciąży mnogiej. Może się zdarzyć, że oba zarodki prawidłowo zagnieżdżą się w macicy. Dlatego w celu ograniczenia występowania ciąż bliźniaczych, dwujajowych, w klinikach in vitro coraz częściej stosuje się transfer tylko jednego, pojedynczego zarodka do macicy. Co ciekawe, zwiększone prawdopodobieństwo do ciąży bliźniaczej dwujajowej występuje także u kobiet, które odstawiły długo przyjmowaną doustną antykoncepcję. Taka zwiększona szansa na poliowulację utrzymuje się mniej więcej przez 1 do 2 cykli. Jest też kilka bardziej zaskakujących czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo występowania ciąży bliźniaczej dwujajowej. Do takich czynników należy m.in. wzrost matki. Udowodniono, że kobiety posiadające powyżej 1,64 m mają około dwukrotnie większą szansę na bliźnięta dwujajowe niż ich koleżanki o wzroście poniżej 1,55 m. Innym z takich czynników jest waga. Zaskakująco, kobiety z BMI powyżej 30 mają większą szansę na posiadanie bliźniąt dwujajowych. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że posiadanie bliźniąt to nie jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Wręcz przeciwnie, naukowcy i lekarze szukają czynników odpowiedzialnych za występowanie ciąż mnogich, by wiedzieć, jak uniknąć tego zwiększonego ryzyka, tej zwiększonej szansy na ich występowanie. W literaturze medycznej wręcz mówi się o czynnikach ryzyka ciąży mnogiej, ponieważ ciąża ta zwiększa zagrożenie zarówno dla matki, jak i dla płodów. Wiecie już, że bliźnięta dwujajowe powstają z dwóch oddzielnych komórek jajowych zapłodnionych przez dwa osobne plemniki, co sprawia, że bliźnięta te mogą się różnić wyglądem nie bardziej i nie mniej niż zwykłe rodzeństwo. Jednak jak bardzo mogą się od siebie różnić, to przedstawiają poniższe zdjęcia. Na obu z nich przedstawione są bliźniaczki, które po prostu posiadają różny kolor skóry, ale także różny kolor włosów i inne cechy, przez które gdybyśmy nie wiedzieli, że są bliźniaczkami, zapewne powiedzielibyśmy, że należą do różnych ras. W takim razie, jak to jest możliwe, że bliźnięta od tych samych rodziców aż tak skrajnie się różnią? Najciekawszym przypadkiem jest tu akurat kolor skóry, ponieważ zależy on od wielu różnych genów i ma charakter ilościowy. Mówi się, że jest dziedziczony poligenowo. Na kolor skóry danego człowieka wpływa to, jakie alele, czyli warianty danych genów, otrzyma od każdego z rodziców. Od każdego z rodziców dostaje on tyle samo aleli wpływających na kolor skóry. I tutaj możemy założyć, że dostaje ich po dwa od każdego z rodziców. To trochę tak jak z farbami. Im więcej otrzymamy aleli na ciemny kolor skóry, czy im więcej tej ciemnej farby dodamy, tym skóra będzie ciemniejsza. Jednak jak wiadomo, w grę wchodzą także to, co nam rodzice mogą podarować, czyli co rodzice dostali od swoich rodziców i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te bliźnięta przedstawione na fotografiach, to ich rodzice byli mieszanym rasowo małżeństwem, czyli matka miała jasny kolor skóry, ojciec ciemny. To sprawia, że bliźnięta, czy też ogólnie dzieci, będą miały pośredni kolor skóry.
Istnieje jeszcze niewielka szansa, że bliźnięta odziedziczą głównie allele warunkujące jasny kolor skóry lub odwrotnie, tylko takie, które warunkują ciemny kolor skóry. Więc ile wynosi takie prawdopodobieństwo? Jak rzadkie są przedstawione na fotografiach bliźnieczki? Otóż należy wspomnieć, że takich genów warunkujących kolor skóry jest znacznie więcej niż założyłam tu na schemacie, co oznacza, że tych małych paletek z kolorami, ich kombinacji jest znacznie więcej. Należy także pamiętać, że w kolorze skóry mamy całą rozciągłość barw, a nie trzy, które założyłam. Ponadto przecież te bliźniaczki z fotografii nie posiadają tylko innego koloru skóry, ale także inny kolor oczu czy włosów. Jedna ma kręcone, druga proste, co także jest warunkowane przez geny. A jednak odziedziczyły one te cechy kompletnie różne. Szacuje się, że szansa na to jest mniejsza niż 1 na milion. Prawda, że jest to niewiarygodne? To jakie szczęście musiała mieć para, która doczekała się takich bliźniąt, w cudzysłowie różnych ras, dwukrotnie. 7 lat po przyjściu na świat bliźniaczek, na świat przyszły kolejne, skrajnie różne fenotypowo. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o niezwykłe przypadki bliźniąt, Polska także ma swoje sukcesy w tym zakresie. Pewna kobieta, mężatka, żyła w konkubinacie z innym mężczyzną i urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. Ponieważ wystąpiła o rozwód, chciała udowodnić, że ojcem jej bliźniąt jest konkubent, który uznałby dzieci. Pewnie domyślacie się, co wyniki badań pokazały. Na podstawie badań genetycznych stwierdzono, że mąż kobiety jest ojcem chłopca, podczas gdy konkubent jest ojcem dziewczynki. W takim przypadku, gdy mamy do czynienia z dwoma bliźniętami pochodzącymi od dwóch różnych ojców, mówimy o tak zwanej superfekundacji. I w literaturze światowej dotychczas odnotowano około 20 takich udokumentowanych przypadków. Takie bliźnięta posiadają około 25% wspólnego materiału genetycznego, czyli mniej więcej tyle, ile ma przyrodnie rodzeństwo. Ale jak do tego doszło? Tutaj mamy trzy możliwości. Do superfekundacji i powstania bliźniąt od dwóch różnych ojców, po pierwsze może dojść wtedy, gdy w wyniku jednego cyklu owulacji zostaną uwolnione dwie komórki jajowe, które następnie zostaną zapłodnione przez dwa różne plemniki w krótkim odstępie czasu. Ten czas wcale nie musi być taki bardzo krótki. I to jest to druga możliwość. Plemnik może czekać na komórkę jajową w drogach rodnych kobiety nawet tydzień. Wówczas, jeżeli dojdzie do uwolnienia dwóch komórek jajowych, plemnik może zapłodnić jedną z nich. W czasie owulacji wtedy może dojść do stosunku z innym mężczyzną, co skutkowałoby zapłodnieniem komórki jajowej i powstaniem drugiego zarodka. Trzecia możliwość powoduje nam powstanie kolejnej ciekawostki naukowej odnośnie bliźniąt. Jest ona najmniej prawdopodobna i zapewne akurat w przytaczanym przykładzie nie miała miejsca, ale jest niezwykle interesująca. Teoretycznie możliwe jest zajście dodatkowej owulacji u kobiety, która już jest w ciąży. I choć odnotowano kilka takich przypadków, które wskazywałyby na zajście takiego zapłodnienia, dochodzi do dodatkowej owulacji i dodatkowego zapłodnienia przez jednego z drugiego właściwie plemnika, to nadal one są kwestionowane. Bo zastanówmy się, jakie byłyby tego konsekwencje i czy rzeczywiście jest to możliwe. Takie zapłodnienie komórek jajowych owulujących w następnych po sobie cyklach nazywane jest superfetacją, czyli zapłodnieniem dodatkowym. Takie dodatkowe zapłodnienie u już ciężarnej samicy występuje powszechnie u niektórych zwierząt, m.in. ryb, borsuków, bawołów czy panter. U ludzi kwestia ta pozostaje dyskusyjna, ponieważ konsekwencją zapłodnienia kolejnej komórki jajowej, gdy w tym samym czasie rozwija się już jeden zarodek, byłby różny wiek bliźniąt.
U ludzi teoretycznie do owulacji i zapłodnienia kolejnej komórki jajowej mogłoby dojść minimalnie od 1 miesiąca po zapłodnieniu pierwszej komórki jajowej, aż do 3 miesiąca rozwoju pierwszego, tego starszego płodu, czyli do momentu, gdy wypełniłby on całą macicę i uniemożliwił tym samym przedostanie się plemników do jajowodu. W praktyce jednak, biorąc pod uwagę zmiany hormonalne, które zachodzą podczas rozwoju płodu w macicy, do owulacji drugiej komórki jajowej może dojść u kobiet, które stosowały stymulację owulacji. Na przykład, kobieta przyjmowała preparaty stymulujące owulację, zaszła w ciążę, o czym nie wiedziała, więc przez jakiś czas dalej kontynuowała terapię. Wówczas rzeczywiście jest szansa na zajście kolejnej owulacji w następnym cyklu. Dyskusyjne nadal pozostaje jednak utrzymanie tej ciąży. Pomimo tego, w literaturze odnotowano, jak powiedziałam, około 10 możliwych przypadków zapłodnienia dodatkowego. Stwierdzono je na podstawie zdjęć USG i opóźnionego rozwoju jednego z bliźniąt w stosunku do brata. Nie ma jednak 100% pewności, że doszło w tych przypadkach do superfetacji, chociażby dlatego, że jest ona trudno do potwierdzenia, więc nadal zachodzenie superfetacji zapłodnienia dodatkowego u ludzi pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Ostatni rok, i nie mówię tutaj o 2020, zaskakująco, ale o 2019, obfitował jednak w pewne embriologiczne niespodzianki. Pokazała się wówczas publikacja, która opisuje drugi znany przypadek na świecie bliźniąt, które wydają się być typem pośrednim między bliźniętami jednojajowymi i dwujajowymi. Bliźnięta takie nazwano bliźniętami syskwizycznymi, co z łaciny oznacza 1,5, a z braku lepszego polskiego odpowiednika będę używała określenia bliźnięta półtorajowe. Dlaczego lekarze stwierdzili, że bliźnięta te mogą być trzecim, dotąd nieznanym typem bliźniąt? Otóż na kontrolnym USG stwierdzono obecność dwóch płodów, które posiadały dwie oddzielne owodnie, czyli dwa oddzielne pokoje oraz jedną kosmówkę. Jak już wiecie, tak rozwijać mogą się tylko bliźnięta jednojajowe. Przy kolejnym USG jednak okazało się, że bliźnięta te są różnej płci. Jak wspominałam, bliźnięta jednojajowe, ponieważ powstają z jednego zarodka, muszą być tej samej płci. Chyba że mamy do czynienia z jakąś aberracją chromosomową, czyli swoistym błędem dotyczącym chromosomów płci. Aby to wykluczyć, lekarze wykonali amniopunkcję, czyli pobrali trochę płynu owodniowego od każdego z bliźniąt. W obecnych w płynie komórkach płodów stwierdzili, że wśród komórek obu bliźniąt są takie, które posiadają dwa chromosomy X, jak i takie, które posiadają jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Proporcja tych komórek u obu bliźniąt była różna. Było to zaskakujące, ale jeszcze większe zdziwienie wywołało to, że bliźnięta te posiadały 89% wspólnego materiału genetycznego, co wykluczałoby to, że są bliźniętami jednojajowymi, które mają około 100% podobieństwa genetycznego. Co więcej, jak przyjrzano się bliżej wynikom, okazało się, że bliźnięta dostały ten sam materiał genetyczny od matki, ale mają tylko wspólne 78% materiału pochodzącego od ojca. Właśnie dlatego stwierdzono, że bliźnięta te są typem pośrednim między bliźniętami jednojajowymi o 100% podobieństwie genetycznym i bliźniętami dwujajowymi o 50% podobieństwie. Oczywiście dwa przypadki na świecie, jeszcze różniące się nieznacznie między sobą, to za mało, by jednoznacznie potwierdzić, jak dochodzi do powstania takich bliźniąt. Jednak w publikacji został przedstawiony pewien hipotetyczny mechanizm, o którym chciałabym Wam trochę opowiedzieć. Do powstania bliźniąt syskwizygotycznych półtorajowych mogło dojść poprzez zapłodnienie jednej komórki jajowej przez dwa plemniki pochodzące od tego samego ojca. Z czego? W tym przypadku możemy podejrzewać, że jeden z plemnik niósł chromosom X, a drugi plemnik niósł chromosom Y. Stąd wynikałaby obecność zarówno komórek z dwoma chromosomami X, jak i komórek z jednym chromosomem X, z drugim chromosomem Y u obu bliźniąt. Zatem taka komórka jajowa od matki, zapłodniona dwoma plemnikami, posiadałaby materiał genetyczny matki oraz materiał genetyczny jednego
i drugiego plemnika. Aby zarodek się dalej rozwijał, musi przechodzić kolejne podziały mitotyczne, przez co będzie się zwiększała jego liczba komórek. I w każdej z tych komórce musi się znaleźć taka sama porcja materiału genetycznego. W tym jednak przypadku, zamiast dwubiegunowego wrzeciona podziałowego, które zwykle występuje, ze względu na materiał pochodzący od drugiego z plemników, mogło powstać wrzeciono trójbiegunowe. Zwykle powstanie takiego wrzeciona skutkuje obumarciem takiego zarodka. Naukowcy jednak twierdzą, że istnieje szansa, że zamiast do powstania dwóch komórek potomnych, doszło do powstania od razu trzech komórek, z czego pierwsza komórka posiadała materiał genetyczny matki i materiał jednego plemnika, druga posiadała materiał matki i drugiego plemnika, a trzecia komórka otrzymała jedynie materiał genetyczny obu plemników. W czasie dalszego rozwoju zarodka dochodzi do zwiększenia liczby komórek, zatem powstały komórki podobne naszych trzech komórek. Z badań na myszach wiadomo, że komórki posiadające materiał genetyczny plemników bez materiału genetycznego matki dalej się nie dzielą i wkrótce zostają wyparte przez sąsiadujące komórki i po prostu obumierają, czyli lizują. Dlatego zarodek w dalszym rozwoju mógł składać się tylko z komórek pochodzących od matki i jednego plemnika oraz komórek pochodzących od matki i drugiego plemnika. Naukowcy podejrzewają, że właśnie to, że zarodek składał się z różnych genetycznie komórek, mogło zaindukować jego podział na dwa węzły zarodkowe, których następnie rozwijały się dwa niezależne płody. I właśnie to, że bliźnięta rozwinęły się z jednej komórki jajowej, sprawiło, że miały 100% wspólnych genów pochodzących od matki, jednak to, że posiadały mieszaninę komórek pochodzących od dwóch plemników w różnej proporcji, sprawiło, że posiadały jedynie 78% podobieństwa pod względem materiału genetycznego ojca. I tym samym posiadały 89% podobieństwa genetycznego między sobą. Jednak ze względu na to, że bliźnięta mogą posiadać różną proporcję komórek pochodzących od jednego i drugiego plemnika, to można przypuszczać, że podobieństwo bliźniąt ze krwi zygotycznych półtorajowych mogłoby zamykać się w przedziale od powyżej 50% do poniżej 100%. Lecz tak jak mówiłam, mechanizm powstawania bliźniąt półtorajowych pozostaje jedynie hipotezą. I to, czy rzeczywiście bliźnięta ze krwi zygotyczne półtorajowe są dotąd nowym, niezwykle rzadkim typem bliźniąt, to pewnie pokaże czas, będzie możliwość obserwacji kolejnych przypadków. To wszystko, co chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam o bliźniętach. Mam nadzieję, że wykład Wam się podobał i przekonaliście się, że biologia, a w szczególności embryologia, może być niezwykle ciekawa. Jeżeli chcielibyście posłać innych embryologicznych ciekawych wykładów, to zapraszam do wysłuchania już dzisiaj wykładów moich koleżanek. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia.